Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku opok dany jest wykres funkcji f. Wykonując odpowiednie przekształcenia naszkicuj wykres. I mamy tutaj podstawowe f od x i widzimy, że tutaj mamy. I pod punkt a. Zaczynamy y f od x. No po prostu to co tutaj mamy. I robimy zmianę Wektor. 3. Więcej nie ma. No to 0. Powstanie nam tutaj g od x, który jest równy. x odjąć 3. Jesteśmy na tym etapie. Następnie musimy tutaj zmienić. Y, bo minus jest przed całością, czyli mamy tutaj zmianę przez oś X, bo wtedy zmieniają nam się Y. Otrzymamy wykres H od X, który jest równy minus FX odjąć 3. No to zaczynamy od G, od X, czyli mamy tutaj Fx minus 3. To oznacza, że będziemy tutaj przesuwać każdy z tych punktów skrajnych, tych ważących o trzy jednostki w prawo. No to lecimy tu, o trzy będzie tu. Ten o trzy będzie tu. Ten o trzy będzie tu. A ten o trzy będzie tu. Hop. Op. Jeszcze może to otrzy tutaj, żeby było łatwiej narysować. Mamy. Sg od x. Następnie robimy minus f, czyli będziemy go przerzucać przez oś x. -ów. No to tu jest 2. Będzie minus 2. Tutaj jest 4. Będzie minus 4. Tutaj jest 4. No to to się nie zmieni, ale leci to do dwójki wtedy. No i ten idzie tu. No i mamy tutaj wykres A od x. I pod punkt B. No to tak jak wcześniej, startujemy z y f od X. -a i zauważamy, że tutaj mamy minus x. A to możemy sobie w ogóle zapisać, że to jest f minus x plus 4. Tak, po prostu zamieniłam kolejność. No to, żeby nam się tutaj zamienił x, musimy to przerzucić przez oś o y. Wtedy będziemy mieć G od X i te G od X nam się to równa wtedy FK od minus X. Następnie będziemy to robić o wektor. I uwaga. Nasza niewiadoma jest ujemna, czyli wektor nie zmienia swojego znaku. Będzie 4, 0. I utworzy nam się wtedy H od X, który jest równy. I żeby już był ten zapis, 4 odjąć x. Dobra. Zaczynamy od g od x, -a. czyli zmieniamy wszystkie x -y na drugą stronę. Czyli tutaj jest minus 3, będzie 3, tutaj jest minus 1, będzie 1. Tutaj jest. 1 będzie minus 1. Dwójka się oczywiście nie zmieni. Teraz tutaj jest 2, będzie minus 2. Jest 4, minus 4, g od x. I na czarno lecimy teraz to o wektor 4, 0, czyli wektory czytamy tak samo. No i będziemy to teraz w 4 jednostki przesuwać. 4 tutaj 4 tu. Teraz ten punkt jest na zerze, że będzie teraz na czwórce. Tutaj minus 1k o 4 będzie na trójce. Potem mamy tutaj minus dwóję będzie dwójk. Tutaj ten będzie teraz na zerze. Op. No i mamy A od X. I pod punkt C znowu startujemy F od X i widzimy, że nasz X jest tutaj na minusie, czyli znowu przekształcenie przez oś. Y I otrzymujemy g od x, i będzie to f od minus x. Następnie zrobimy to sobie o wektor. Tutaj mamy minus x, czyli wektor u nas będzie 2. 0. Nie, to wtedy byłoby dodatnie 2, a my chcemy ujemne, czyli musimy dać minus 2. OK, i teraz utworzymy a od x, i to będzie równe f minus x minus 2, bo to wtedy czytamy tak, jak jest, jak jest y, niewiadoma ujemna. I chcemy jeszcze jedną drugą, kolejne przekształcenie, gdzie y, Jedna druga z naszego K od X tworzy nam się kolejna funkcja i to będzie jedna druga F minus X minus 2. Zaczynamy od G od X. To już zrobiliśmy wcześniej. Czyli tutaj będziemy zmieniać znaki. Hmm, Czy znaczy x -y, na no Tu jest tak. Tak. Hop. Tak, jak mówię, to już robiliśmy. To tłumaczyłam, jak to wygląda. No dobra, mamy g od x. Następnie robimy h od x, czyli o wektor minus 2, czyli każdy z tych punktów teraz robimy o 2 miejsca w lewo Mamy h od x i... Teraz będziemy to zmniejszać tutaj o tą jedną drugą, czyli każdy Y zostaje wymnożony razy 1 druga. To lecimy tu. 2 razy jedna druga, no to to jest 1. 4 razy 1 druga to 2. Tutaj jedynka. Czy trójka pozostanie trójką? Minus 2 da nam minus jeden. No i tutaj też będzie minus 1. I to jest funkcja p od x, której szukamy. I podpunkt d. Zaczynamy YF od X. Możemy tutaj sobie to znowu odwrócić, aby zobaczyć, że my tu mamy tego minusa. A no to wy już wiecie, że to będzie przez OY. Tworzymy wtedy g od x, które będzie równe f od minus x. Następnie o wektor. Tutaj jest niewiadoma ujemna, czyli wpisujemy 1,0, nie zmieniamy znaku na przeciwny. I otrzymujemy wtedy h od x, który będzie równy f i minus x. Minus plus 1. OK. I następnie, żeby to otrzymać, musimy tutaj to mm, wymnożyć razy 2 te Y, czyli 9 Y. Minus 2. Od HX. To utworzy nam się wtedy petka. No i mamy minus 2F. Już ja to zapiszę tak, jak to miało być. 1 odjąć X. Po prostu odwrócone znaki. G od X. to Też doskonale wiemy jak wygląda. Wiemy tu, tu, tu. Ob. Mamy. Teraz h od x h od x jest o wektor 1. To pójdzie przez 0 dotąd i uwaga, to będzie tu. Aha, to jest puste przecież. Czyli mamy tak. I to jest A od X -a na niebiesko. Teraz robimy wszystkie y razy minus 2. No to mi się to tutaj nie zmieści, więc wam po prostu powiem, bo tu jest 4 razy minus 2 no to będzie minus 8. To to jest gdzieś tam OP tam, daleko. Mm, tutaj mamy min, będzie 2 razy minus 2, to jest minus 4. Tutaj. Tam, oczywiście, dużo niżej by było. Tutaj mamy 0. To wciąż będzie 0, to nam to nic nie da. Mm, ale dwójka. 2 razy minus 2 to jest minus 4. Przecież nie, bo teraz nam to przejdzie przez 0. I tu. Op. Tak to będzie. I tutaj ta minus 2 y, razy minus 2 daje tą czwórkę. No i tutaj tak samo. No i to jest nasz wykres P od x. -a. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.